No, powiem Wam, moi drodzy, że daliście radę pod ostatnim filmem, jeśli chodzi o komentarze. Bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę, że byliście aktywni w komentarzach. A my dzisiaj jedziemy do Warszawy, jedziemy do Warszawy na nagrania i właśnie ruszam, więc uciekam, odezwę się do Was za chwilkę. Proszę bardzo, jeszcze mamy Kraków, Muzeum Narodowe i moje okolice. Dawnej uczelni moich takich pierwszych roczników studiów, roczników? Lat. <laughs> Lat, studiów. Bardzo tęsknię za tymi czasami naprawdę. Albym się wróciła do, na studia. Ale no, nie no, tam to się nagle tak przyczepiły. Michał, co ty robisz? Wiesz co, przed każdą sceną trenuję jogę, żeby być w pełni przygotowany, przygotowany do swojej sceny. I po prostu tutaj teraz... Jogę? jogę, tak. To może ja też się nauczę, dobra, i grać. Zapraszam, zapraszam. Możesz na vloga wstawić, jak robimy jogę. Tylko musiałbym się najpierw nauczyć. Natalia chodzi na roboty, a nie jakieś vlogi nagrywasz. No, to też jest moja plan. robota. A, no dobra. a i co? Dobra, dobra, przepraszam. Wracam Jeszcze jedną scenę mam do zagrania, ale na tą chwilę mam chwilkę przerwy. I słuchajcie, mam dzisiaj e, podkład z z Vibo i to jest ten najnowszy podkład z Vibo który jest tak teraz słynny sławny i w ogóle i słuchajcie mega mi się podoba buźka w tym podkładzie właśnie więc sobie na pewno kupię dajcie znać czy korzystacie dziewczynę bo podobno jest sztos i ja dzisiaj właśnie przetestowałam na, na twarzy i jestem mega zadowolona idzie dźwiękowiec nasz a my nagrywamy dalej, ale mam nadzieję, że skończymy wcześniej niż planowane, yy, planowany koniec zdjęć, dlatego może wrócę do Krakowa wcześniej i się dzisiaj również wyśpię, bo dzisiaj no fajnie, mia że miałam na później tutaj do Warszawy, bo przynajmniej się wyspałam. paczki PR-owe od Garniera, to ja rozumiem zobaczcie co dostałam, dostałam leżak, więc idealnie tutaj na środku pokoju będę się opalać bez słońca, bo nie ma słońca znaczy jest słońce, ale już mi nie wchodzi tutaj do pokoju, nie pada słońce pada, o, dobra, nieważne przejdźmy do kosmetyków mam tutaj przede wszystkim kosmetyki do opalania lub też po opalaniu z tego co widzę krem ochronny 50 do twarzy Super, bo testuję. Mam teraz jeden właśnie taki filtr do twarzy, więc mam kolejny. Do testów tutaj jest jakiś olejek do opalania 30. Taka, taki produkt do wody, więc spoko na wakacje na przykład. E, tutaj jest hmm, też jakiś olejek z SPF 20. I chyba mi się wydaje, że jest to taki. Um, olejek, który pomaga jakby się opalać, wzmacnia opaleniznę, coś takiego. Później mam 50, dosyć mocny filtr, ale no trzeba i warto zwrócić na to uwagę. I później mam jeszcze produkt po opalaniu, coś po słońcu, takiego nawilżającego, regenerującego i pewnie chłodzącego, zarówno do twarzy, jak i do ciała. Bardzo fajna, ciekawa i E, zarazem też taka trochę śmieszna przesyłka przez ten leżak, właśnie od Garniera. Bardzo dziękuję za kolejną przesyłkę. Tutaj jest um, taki liścik załączony właśnie do przesyłki. Śliczna, śliczna paczka pr i super produkty. Na pewno będę testować. A teraz zrobiłam zakupy, więc zrobię wam szybki haul, taki spożywczy, bo bardzo dawno nie było, a pewnie jesteście ciekawi, znaczy ciekawi. Wiem, że lubicie, więc już wam pokazuję co kupiłam. Nie sądziłam, że tego jest aż tak dużo, albo może się tylko tak wydawać. Więc po kolei mam tutaj mm, takie paluszki, kabanosy, makaron. Dzisiaj będę robić też makaron, więc mi się przyda. Arbuz, połówka arbuza. Warzywa na petelnie ja te bardzo lubię. One są z takim właśnie, z taką orientalną przyprawą. Smakują mi. Mozzarella, śmietana, 30 i 18. Tutaj jest camembert też. Też bardzo lubię na przykład sobie zapiekać kanapki z camembertem w piecyku. Chleb. O, to też Wam mogę polecić. To są takie serki do. Tostów, po prostu zapiekacie sobie e, taki chleb tostowy m, w takim, wiecie, zapiekaczu, opiekaczu, i też to fajnie smakuje. Wody, tutaj mam olej, z tyłu malinki, e, brokuł, e, brzoskwiniety takie, para guajo, ostatnie mi smakują, tutaj mam troszkę szynki, filtr do wody, bo nie wiem, czy mam zapasowy, a niedługo będę wymieniać. Te czekolady, słuchajcie, Sztos. ostatnio miałam właśnie na, na spróbowanie sobie wzięłam jedną tabliczkę i ona jest przepyszna. E, polecam sobie włożyć do zamrażarnika e, taką czekoladę i potem ona tak się łamie, jest taka twarda, chrupiąca wręcz bym powiedziała. Naprawdę i w smaku też jest bardzo, bardzo dobra. Kurczak, tutaj mam koperek, kostkę rosołową, trochę pasztetów też mam taki serek do kanapek, tutaj trochę warzyw, banany, awokado, cukinia, kurki, tutaj mam rzodkiewkę, ja rzodkiewkę bardzo lubię, wzięłam też takie, takie coś, jogurt, taki mały, paprykę, tutaj mam dwa pomidory, trochę cebuli też, fajne takie malutkie cebulki, akurat na raz do jakiegoś dania, tutaj mam jeszcze jedno mleko, ziemniaczki i mam jeszcze jednego batata, bo też mi będzie potrzebny do jednego dania, który sobie wymyśliłam. Także kolorowo jak zwykle, troszkę zapasów się narobiło, ale raczej w większość to są takie świeże rzeczy, które na bieżąco się zużywa. I makaron z kurkami gotowy. Tutaj podsmażyłam tylko właśnie kurki na cebulce, do tego kurczek. makaron, koperek, śmietanka, 30. Fajnie się ścięła, także polecam. No ja i oczywiście sól pieprz i w sumie tyle. Wczoraj już go jadłam, bo na drugi dzień nagrywam tak naprawdę. Więc tutaj mam drugą porcję i mogę Wam śmiało polecić. Taki prosty, szybki przepis. A teraz kurki już wchodzą. Jest to znowu taki produkt sezonowy, a ja w tym roku naprawdę stawiam na takie sezonowe warzywa, czy owoce, czy właśnie jak widać też grzyby, więc polecam. Odebrałam dzisiaj moje zamówienie z soczewkami, i to są soczewki, pokażę Wam, bo pod ostatnim vlogiem było bardzo duże poruszenie i bardzo dużo komentarzy właśnie odnośnie. Soczewek, jakie polecacie, gdzie kupujecie i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze, bo przyda mi się na pewno. Będę chciała testować różne, ale tym razem zamówiłam sobie te, na których miałam robione badanie. Za takie opakowanie przypominam, miałabym zapłacić 260 zł, a tutaj zapłaciłam niecałe 80, co według mnie też jest sporą kwotą, ale no na pewno już nie tak wielką jak tam u tego optyka. Ale nie chcę do tego wracać, jeżeli chcecie posłuchać mojej historii i moich żali, żali na temat właśnie mojej ostatniej wizyty u okulisty, to polecam obejrzeć sobie ostatni odcinek. Ostatni odcinek vloga, a teraz zakładamy te soczewki. Muszę sobie przypomnieć, którą wadę mam, na którym oku, ale chyba wiem. Także ściągamy okulary, koniec z okularami, w końcu. Skończę. Mam tutaj lustro. Nie powinno mi to y, sprawiać trudności, bo soczewki już nieraz zakładałam. Ale zobaczymy, jak będzie tym razem. I mam nadzieję, że w ogóle będę widzieć, bo też tego trochę się obawiam. Bo te wady myślałam, że będę miała troszkę inne, porównując do okula okularów. Wiem, że. Y Czekajcie. Wiem, że okulary przeważnie są mocniejsze, a soczewki dobiera się tak jakby z mniejszą mocą. O Mo co. Uh -huh. To jest minus tych soczewek, że one tak pryskają przy otwarciu. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Na jednym oku już mam, widzę nadal słabo, ale zobaczymy, otworzę sobie drugie opakowanie. Mam ubrane, mm, pieką mnie trochę oczy, ale to z tego względu, że mam chyba zmęczone też. Ale słuchajcie, o Jezu jak pieką. Że ja wcale super nie widzę. I jak rażą. O nie. Jakbym teraz ubrała jeszcze te. O. Zajebiście. Wszystko widzę. Nie wiem, może po prostu. O, matko. Moje oko musi się przyzwyczaić, bo na razie to nie powiem, żeby było mi dobrze w tych soczewkach. Strasznie mnie razi w słońce w sensie nawet nie słońce, tylko światło. Um... Podrażnione mam te oczy i. Nie widzę super. Serio. To oko w porządku, ale to oko dużo słabiej niż powinnam. Um. Serio, ja nie chcę myśleć, że ten gościu mi źle zbadał oczy, bo wydałam. Cholera, są u niego. Ale jeszcze opinii nie wystawiłam, więc spokojnie. Dobra, ja pochodzę trochę w tych e, soczewkach i zobaczę, może się jakoś to oko wiecie. Mm, nie wiem, ale na tą chwilę jestem, y, y, że tak powiem, lekko wkurzona. Że nie widzę. Serio, no to oko... W porządku, naprawdę, jest ok. Ale to oko, moim zdaniem, nie widzę wszystkiego dobrze, ale, ale to może się zmienić za chwilę, bo już troszkę jest już lepiej. Dobra, yy, odezwę się do Was, jak już się ogarnę z tymi soczewkami, więc mam nadzieję, że za chwilę to nastąpi. Robię przegląd szafy i tak pomyślałam, że Wam od razu wspomnę, bo te wszystkie rzeczy, których chcę się pozbyć, wystawiam na vintage. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to podrzucę Wam linka w opisie do mojego vintage i tam będzie kilka ubrań. Mogę w sumie Wam pokazać, co takiego będę wystawiać, ale na razie tylko ogarnęłam tutaj wieszaki, więc ogarnę wszystkie moje ubrania i wtedy Wam. Ewentualnie, właśnie e, pokażę, co takiego e, tam będę wystawiać. Powiem Wam, że tak jak ostatnio, jakoś tak e, chcę się przenieść na sukienki. To mam ich nawet sporo. A wiecie, jak się nie robi takich przeglądów, to nawet się nie wie, że te sukienki tutaj wiszą. Tak samo, jeżeli chodzi o koszule tutaj też trochę mam tych koszul, takie bardziej letnie, trochę też cieplejsze, tutaj jeansowa, dwie te takie typowo flanelowe, które uwielbiam. No i marynarek też mam sporo, co prawda jednej się pozbyłam, ale znaczy pozbędę się. Ale te, które tutaj są, bardzo lubię. Bluzy również u mnie ostatnio królują. Także zostawiam tylko te ubrania, w których rzeczywiście chodzę i w których ewentualnie chcę zacząć chodzić, a te, w których nie chodzę już od dłuższego czasu, po prostu się pozbywam, bo bez sensu je trzymać, jak i tak jestem pewna, że ich tak nie założę. Więc polecam Wam zrobić coś takiego od czasu do czasu i zawsze to troszkę luźniej w szafie i więcej miejsca na nowe rzeczy. Po wczorajszych przeglądach w szafie miałam ochotę dzisiaj coś, wiecie, wyciągnąć takiego, co nie nosiłam przez pół roku, ale w końcu ostatecznie padło na te spodnie, które ostatnio mm, dosyć często nosiłam, ale wam w sumie nie pokazywałam. To są spodnie takie mam jeans z chyba z Cincy. one są. Naprawdę są mega wygodne, bardzo je lubię. Na stopach mam espadrylę z H&M chyba. I tutaj pasek jeansowy. no i ta koszula, którą Wam ostatnio pokazywałam we vlogu, którą upolowałam w second handzie. I tak się zastanawiam, czy by ją sobie tutaj troszkę wyciągnąć, czy jednak zostawić taką, sama nie wiem jak to zrobić, pewnie wyjdzie w praniu, co mi się będzie podobać. I słuchajcie, jadę dzisiaj do optyka, do takiej sieciówki dosyć znanej sieciówki i powiem Wam, że jeżeli wyjdzie mi totalnie inne badanie i inna wada lub też wiecie, inne soczewki mi zaproponują do noszenia, to po prostu tak się wkurzę na tą moją ostatnią wizytę u optyka, że że się bardzo wkurzę i to moje wkurzenie chyba przejdzie na opinię. <laughs> Ale zobaczymy, na razie jeszcze nie, nie pisałam opinii, bo chcę właśnie skonsultować to z innym lekarzem, zobaczymy. No ja soczewek jakoś tak nie wiem, no nie widzę w nich dobrze, ale zobaczymy, co, co dzisiaj usłyszę. Także jadę. Przy okazji jeszcze pochodzę sobie troszkę po sklepach. Nie jako, żeby coś kupować, ale po prostu chciałabym tam zobaczyć kilka rzeczy, więc zabieram was ze sobą. Co mi się uda nagrać, to mi się uda, a jak coś, to widzimy się później. Podoba mi się ta stylówka, a Wam? Fajne te spodnie są. Moje dzisiejsze zakupy byłam też w oszą, Kupiłam płatki kosmetyczne, chusteczki. Tutaj też wzięłam wszystko z firmy Oshą bo po prostu najtańsze, a moim zdaniem wcale jakością się dużo nie różnią od tych takich droższych. I wzięłam też balsam brązujący, bo skończyłam z bielendy, o czym będę opowiadać w projekcie Denko. Wzięłam tym razem sobie z kolastyny. Nie pamiętam, żebym miała ten balsam brązujący, więc przetestuję. Oczywiście do ciemnej karnacji, mimo tego, że ja jestem blada, ale generalnie Wam polecam właśnie do ciemnej karnacji, bo... One szybciej opalają i ta opalenizna nie jest jakaś też taka super ciemna, więc y, bierzcie takie do ciemnej karnacji. I w Homely kupiłam sobie trzy kubki. Byłam też w TK Maxie. O, w sumie tak, byłam w TK Maxie, to wam zaraz pokażę, co kupiłam w TK Maxie, ale y, tam nie było żadnych fajnych kubków, więc wzięłam tutaj z Homely. Ja może wyciągnę z tych papierów i wam zaraz pokażę trzy kubeczki. Jeden taki z kociakiem. Bardzo ładny, taki typowy na moje cappuccino. Dwa takie mniejsze kubeczki, garnuszki. One były na przecenie, kosztowały 7 zł, i one są naprawdę bardzo, bardzo małe. Nie wiem, ile tutaj jest mililitrów. 160 ml, więc bardzo mało, ale na jakąś taką szybką herbatę, czy też małą kawę jak najbardziej. I wzięłam z arbuzem i z. Kruskawką. Były jeszcze z, chyba z cytryną, takie żółte, ale nie podobał mi się ten żółty kolor, więc wzięłam tylko te dwa. No, przez taki kubeczek z kociakiem. To jest nowa kolekcja, ta jest chyba taka letnia kolekcja, bo yy, no, to jest na przecenie już, więc przeceny są bardzo dużo rzeczy pięknych rzeczy coś mi się tam udało nagrać wam więc pewnie widzieliście ale naprawdę piękne rzeczy i też nowa kolekcja jest bardzo ładna więc czekam na przeceny chociaż to nie jest jakoś super drogie ale jednak wiecie na przecenie lepiej kupować zawsze a w TK Maxie kupiłam okulary przeciwsłoneczne i jest to firma tutaj to u góry jest napisane ale o jest Carrera? Chyba tak. E, oczywiście z ochroną UV. I słuchajcie, ja jestem w szoku. Znaczy, zapłaciłam za nie 80 zł, więc dużo, ale stwierdziłam, że kupię sobie takie jedne porządne okulary przeciwsłoneczne, które będą chronić też moje oczy przed słońcem. Ale zobaczcie, jaka jest ich cena, czyli cena producenta. O cóż, tu kurzu trochę jest 635 zł. I jestem naprawdę ciekawa. Czy rzeczywiście tyle kosztują te okulary, czy po prostu TK Max robi sobie taką e, zabawę, żeby skusić bardziej klientów? Mm, dlatego też sprawdzę te ceny w internecie zaraz, bo naprawdę jestem tego mega ciekawa, bo jeżeli rzeczywiście mielibyśmy płacić normalnie 635 zł, a później kupić sobie w TK Maxie za 80 zł, no to cena jest tutaj, no powiedzmy, prawie 10 razy mniejsza. No może tam 9-8 razy. Ale to jest i tak bardzo duże przebicie, e, dlatego no, jestem tego bardzo ciekawa. Okulary klasyczne mogę przymierzyć, to Wam się pokaże w sumie, jak w nich wyglądam. Mierzyłam kilka, ale te chyba mi się najbardziej spodobały. Tak w nich wyglądam, widzę, że bardzo odbijają obraz. Z drugiej strony muszę tą matkę tutaj uciąć. W każdym razie tak się prezentują, według mnie całkiem w porządku, przynajmniej tak. Tak myślałam w sklepie. Zobaczymy, jak będzie mi się je nosić. Jak na razie nic nie widzę, bo nie mam soczewek ubranych, więc moja wada tutaj robi swoje. A propos soczewek i dobierania tych soczewek, byłam i e, usiądę za chwilkę, to Wam wszystko opowiem, bo chcę jeszcze tutaj kilka rzeczy zrobić w domu. A potem usiądę i Wam naprawdę opowiem wszystko. Jak to wyglądało i jakie są moje odczucia na temat dobierania soczewek i co Wam mogę polecić z mojego tygodniowego, ale jakże intensywnego doświadczenia, jeżeli chodzi o optyków i o ceny i o dobieranie soczewek i tak dalej, i tak dalej. Także za chwilę się widzimy na takiej. Pogadance krótkiej. No dobrze, e, już Wam mówię, gdzie byłam, jak byłam i czy jestem zadowolona, czy też nie. Byłam, moi drodzy, w Vision Express i to nie jest żadna reklama, chociaż mogłaby być, bo jestem mega zadowolona z ich usług, z cen, z podejścia do klienta, z rozmowy, z wywiadu, z badania oczu, także naprawdę z czystym sercem mogę Wam polecić, żebyście sobie poszli zbadać tam wzrok pod kątem doboru soczewek. Nie wiem, jak to jest pod kątem doboru okularów, ale sugeruję, że bardzo podobnie i tak samo byście byli zadowoleni jak ja. Teraz byłam, gdy dobierałam soczewki. Ku mojemu zdziwieniu, e, pani stwierdziła, że... to jest... znaczy ja jej nie podawałam, jakie ja mam soczewki teraz dobrane, bo chciałam, żeby jakby ona... Mm, sama oceniła, tak, jakie e, ja mam mi soczewki, ani sugerowała się na tym, jakie już mam dobrane. Ale ku mojemu zdziwieniu, dosłownie identyczne, jeżeli chodzi o parametry, e, mi przepisała. Więc ja jej od razu powiedziałam, że właśnie w takich soczewkach e, nie widzę dobrze, nie widzę komfortowo i czuję, że to nie jest do końca to, co powinno być. Po czym ona stwierdziła, OK, to dodamy sobie troszkę sfery, bo w sensie tej wady sferycznej, a nie tylko cylindrycznej, bo ja mam y, astygmatyzm i te okulary, które teraz mam, są tak naprawdę tylko astygmatyczne, w sensie tylko wada właśnie astygmatyzmu jest tutaj y, wzięta pod uwagę, a nie taka wada normalna, jak na przykład mówimy, że o, jesteśmy krótkozroczni że widzimy, że mamy plusy i minusy, tak to się mniej więcej mówi. Ja mam lekkie minusy, tak naprawdę ćwiartkę i ona powiedziała, że nie wrzucałaby mi ich tych tych właśnie minusów do soczewek, bo to jest bardzo mała wada i raczej się tego nie robi, stara się po prostu, żeby oko jakby pracowało dalej. Ale stwierdziła, że skoro ja się źle czuję, znaczy źle się czuję, że po prostu nie widzę komfortowo w tych soczewkach, które mam dobrane, e, takie jakby mi ona w sumie też przepisała, no to dobrze, dołożymy tą e, sferę. Ja tych soczewek teraz nie mam ze sobą, ponieważ u nich wygląda sytuacja dobierania soczewek następująco. Idziecie, bada, badany jest wzrok, i później e, dobierane soczewki. Ja na przykład teraz mi pani e, dobrała, jakby dwa rodzaje soczewek i będę sobie je testować. Czekam, aż przyjdą. Dostaję mm, jedne soczewki e, do testów przez 2-3 dni, drugie soczewki do testów przez 2-3 dni, potem idę do nich ponownie. I mówię na których soczewkach mi się lepiej widziało, i tak dalej. I wtedy już ostatecznie sobie kupuję te soczewki u nich. Jeżeli będę u nich kupowała soczewki, to tak naprawdę to badanie, które miałam dzisiaj robione, mam za 9 zł. Plus soczewki, które kosztują normalnie, tak jakbym sobie kupowała, więc nic droższego, więc wyjdzie mnie tak naprawdę no, za 9 zł badanie. Z którego jestem niesamowicie zadowolona, ponieważ miałam. Milion szkieł różnych nakładane takim specjalnym urządzeniem, przez które patrzyłam. Co chwilę się zmieniało coś, czy ostro, teraz ostro, teraz mniej ostro, i tak wiecie, e, cały czas mnie pani pytała, jak teraz, czy tak lepiej, czy przy tym szkle lepiej, e, czy teraz u góry pani widzi literkę lepiej, czy dolna jest teraz wyraźniejsza, czy górna jest e, no mniej wyraźna. No, po prostu byłam w szoku. Mnóstwo, mnóstwo tych takich, właśnie zmian. Szkieł, z czego jestem zadowolona, bo przynajmniej wiem, że mój wzrok został przebadany dokładnie. Mm, no, więc tak się sytuacja ma i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i szkoda, że nie poszłam od razu, bo niby wadami wyszła ta sama, ale dowiedziałam się, że owszem, możemy dodać sobie sfery. Y, może to być też problem materiału, z którego soczewki są wykonane, a przecież tamte są najlepsze. A tutaj usłyszałam, że no, są w porządku. Ale może to też być, e, też być kwestia e, właśnie materiału. Także tutaj będziemy sobie testować różne. To jest też fajne, że dostanę soczewki właśnie takie mm, testowe, jakby e, na, na kilka dni, żeby później sobie dobrać już odpowiednie, e, żebym wiedziała, czy rzeczywiście te będą w porządku, czy na przykład tamte drugie. No, jestem bardzo, bardzo zadowolona, więc serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie miejsca, gdzie możecie sobie dobrać. Czy soczewki, czy w ogóle zbadać wzrok? Bo może akurat czujecie, że potrzebujecie, ym, nie wiem, nosić okulary albo czy soczewki, właśnie? Polecam. Vision Express, naprawdę ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z ich usług i z cen przede wszystkim, bo tak jak Wam mówię, zapłaciłam 150 zł ym, teraz, ale tak jakby to jest. Też zaliczka na soczewki, które ewentualnie kupię u nich. Jeżeli nie kupię u nich soczewek, no to wtedy badanie wychodzi te 149 zł, ale jeżeli kupię, no to wtedy badanie jest za 9 zł plus dwa opakowania soczewek, które by mnie normalnie też kosztowały tyle, ile u nich zapłaciłbym, to tyle bym zapłaciła też w internecie, więc super. Bardzo żałuję, że nie poszłam tam od razu. Naprawdę, bardzo żałuję, że nie poszłam tam od razu, no ale czasu nie cofnę. Um, Mam nadzieję, że te soczewki, które mam. W sensie. No ja nie czuję się w nich dobrze, że ja dobrze widzę. Dlatego nie wiem, czy będę je w stanie nosić. Pewnie nie. Więc no to będzie takie, wiecie, trochę pieniądze wyrzucone bo było to, jakby nie było. No, ale jeżeli bym wiedziała od razu, to bym od razu tam poszła, a nie szukała jakiegoś optyka, który. Też z podejściem do klienta, to jest niebo a ziemia, naprawdę. Jestem super, no mega jestem zadowolona z dzisiejszej e, obsługi i w ogóle z dzisiejszej wizyty tam. W ogóle też bardzo dużo osób tam e, właśnie kupowało e, okulary, czy tak sobie dobierało, mierzyło, bardzo dużo osób tam było. A nie spodziewałabym się, ale oni naprawdę mają korzystne ceny, czasami to się tak wydaje, że o tu 3-4 stówy za okulary ale na przykład drugą parę macie gratis i wtedy wychodzi wam te 200 zł za okulary już ze szkłami, z, czasami z badaniem wzroku, więc to naprawdę nie jest dużo, czasami warto się tam udać i tak naprawdę e, też dowiedzieć się, jakie są ceny, bo e, tak jak wam mówię, dobieranie, badanie plus jeszcze soczewki ja cenowo super wyszłam na tym. To, co było tydzień temu w ogóle, no ale trudno, no, no nie cofnę czasu i nie pójdę do niego, nie będę się kłócić o zwrot pieniędzy, prawda? Bo tym bardziej, że mi rzeczywiście dobrze dobrał te soczewki, ale, no, tak jak wspomniałam, ja nie czuję się w nich dobrze, więc może te sfery tutaj trochę coś zrobią, w sensie te właśnie minusy dodane. Bo tak mówię, sfera, cylinder, a sfera to jest po prostu normalna taka wada na zasadzie minusów plusów. Cylinder to jest, jeżeli macie astygmatyzm, plus jeszcze przy soczewkach dobiera się kąt. Ja miałam kąt tam wypisany 180, pewnie tutaj też takie będę miała. Nie wiem, ja po prostu nie mam, jakby, tej recepty, bo oni to wszystko mają w systemie. I będzie, będzie, będzie pani dzwonić do mnie, jak będą te soczewki do odebrania. Będę sobie testować, a później już zostanę przy tych, przy których mi jest wygodniej, ale myślę, że teraz sobie będę nosiła tamte. Może to oko jakoś się przyzwyczai, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, 8 minut do was mówię, ale chciałam wam powiedzieć: no i też polecić, jeżeli właśnie szukacie takiego miejsca, to ja mogę wam polecić. Naprawdę, jestem bardzo zadowolona. Tyle. Mm. No to mi się pospało, moi drodzy, całe 10 minut Tak mnie zmogło nagle Ale to chyba przez pogodę, bo zaczął padać deszcz Wcześniej świeciło słońce i po prostu wiecie Czasami tak jest, że jak się człowiek położy to Nie ma siły wyższej od powiek I po prostu one tak opadają, że ledwo spojrzałam na telewizor i Takie moje ostatnie spojrzenie było I potem już przepadłam w sen Ale nie spałam długo znaczy, w ogóle nie wiem, czy spałam. Mam takie. Ale chyba spałam chwilę. Leciał jakiś vlog właśnie na YouTubie, tam te... na telewizorze puściłam, ale co się tam działo w tym vlogu, to nie wiem, <laughs> więc chyba zasnęłam. A teraz stwierdziłam, że nie no, bez przesady nie będę spała całe popołudnie. Mm, trzeba się ogarnąć. Chociaż mm, pod tym kocykiem serio leżałam pod kocem, zapaliłam świeczki, bo. Y... Trochę mi się chłodno zrobiło właśnie przez tą pogodę. W ogóle pogoda w tym, w tym roku w lecie, to jest jakaś komedia. Nie ma takiego ciepła. Czy znaczy nie narzekam, bo bo też nie lubię upałów, ale, ale jednak, żeby w, środek, w środku lipca grzać się świeczkami, bo oczywiście nie ma ocieplenia w sensie grzejniki nie grzeją, centralnego ogrzewania po prostu nie ma. E i pod koncem leżeć, to tak, wiecie, trochę dziwnie. Także kawa i dzisiaj będę testować sobie inną kawę, zaraz Wam pokażę jaką, bo ta, którą miałam czekoladową, właśnie mi się skończyła tutaj w moim dozowniku, ostatnio już. Piłam właśnie ostatnią kawę z tą czekoladową, więc dzisiaj przetestujemy sobie inną kawę. Kawa, którą sobie teraz wsypię do mojego ekspresu, jest to kawa, którą dostałam w paczce od yy, wydawnictwa z, razem z książką przy naszej piosence. Książka boska, polecałam wam ją. Jest to yy, kawa Coffee Nation Brazil Carrado, delikatna i kremowa ma moc 2 na 5, aromat 3 na 5, kwaskowatość 2 na 5. Nie lubię kwaśnych kaw, więc w porządku i palenie 3 na 5 też w porządku, bo jakoś tak coraz bardziej wolę taką mocniejszą kawę, ale żeby ona nie była właśnie kwaśna, to jest też bardzo ważne dla mnie. Więc przetestujemy sobie. Ja oczywiście piję kawę z mlekiem i może Wam się wydawać, że wtedy jest słabsza kawa i tak dalej. Owszem, w smaku jakby ona jest wtedy słabsza, przez to, że mamy mleko. Ale robiąc na przykład sobie espresso i wlewając do tego e e mleko, nadal jakby mamy tą samą ilość kawy, tak? Objętość się zwiększa. Stężenie tej kawy jakby się zmniejsza, ale ilość kawy jest taka sama. Pamiętajmy o tym. Także mleczko pienimy. Sypujemy kawę i budzimy się do życia. Ale, ale sobie zasnęłam. Ale ostatnio często tak mam. Jeju, już poczułam. Już to poczułam, mimo tego, że nie umiem odpakować tego opakowania. Ale już kawę. Jakie w ogóle piękne ziarna, powiem wam. Nie wiem, czy to będzie tak widać tutaj na kamerze. O! Ale bardzo ładne ziarna, takie duże i niepołamane, jakościowo ta kawa może być naprawdę dobra. Ciekawe ile kosztuje. Jest bardzo ciekawa. Zawsze sprawdzam, czy mleko jest dobre przed zrobieniem kawy. Ale powiem Wam, że to mleko już ma 10 dni jest po terminie, a nadal jest dobre. Ale to chyba zależy od pogody, bo w ostatnim czasie miałam tak, że dosłownie miałam mleko otwarte dwa dni i już się nadawało do wyrzucenia, do wylania, bo po prostu się zepsuło. I możliwe, że to wszystko było spowodowane tym, że pogoda była taka było ciepło, duszno. Wiecie, a teraz troszkę chłodniej jest i mleczko nawet dość tak wytrzymuje. Jest okej. Okay. Powiem Wam, że chyba miałam jeszcze troszkę tej mojej czekoladowej w ekspresie, bo czuję ją tutaj jeszcze, ale yy, czuję też trochę tej nowej. Jest ona taka mocniejsza, znaczy ma taką moc, bym powiedziała, średnią, ale wyczuwalną. Nie ma tutaj kwaskowatości, więc bardzo się cieszę. I palenie też ma odrobinę mocniejsze od tej, którą miałam wcześniej wsypaną. Także jeżeli chodzi o smak, to jak na razie mi jak najbardziej przypadło do gustu. Ja też ostatnio jakoś nie wybrzydzam w kawach i w sumie wszystkie mi smakują. Chyba, że są takie kwaśne, stricte kwaśne kawy, ale, ale to chyba jest bardziej w przypadku... Kaw rozpuszczalnych. Nie wiem, bo wiecie, ja tak nie mam jakoś dużego doświadczenia, jeśli chodzi o rodzaje kaw i tak dalej. Testuję różne, bo nie chcę się zatrzymywać na jednej, bo jest mnóstwo kaw do przetestowania. Mm, ale mam wrażenie, że. Znaczy w ogóle mi rozpuszczalne kawy nie smakują. To od tego zacznijmy. Czytałam trochę o nich, bo wiem, że mówiliście mi, że kawy rozpuszczalne nie są takim wielkim syfem, jak ja Wam mówiłam. I owszem, jest coś tam w tym, że że te kawy rozpuszczalne mają coś tam zdrowego i tak dalej, ale dla mnie nadal to jest jakby wiecie, tutaj mam kawę, która jest y, mielona tuż przed zaparzeniem. Dla mnie to jest po prostu wtedy kawa. A jak dostaję jakiś proszek, no to tak już trochę y, no i smakowo też mi rozpuszczalna w ogóle nie smakuje. Ja rozpuszczalną to jedynie używam do dalgony. Wtedy jeszcze okej, okay, ale jeśli miałabym ją zalać wrzątkiem, dolać do tego mleko, nie, 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 nie. nie. Dziękuję, więc jeżeli chcecie, żebym przyjechała do Was na kawę, to musicie zainwestować w ekspres. Nie no żartuję. Możecie mi zrobić coś dalgonę, albo dobrą herbatę. Pamiętajcie, że prawie co piątek wychodzi nowy odcinek z Timbark z moim udziałem, także akurat mam tutaj do kawki nowy odcinek, który nagrywaliśmy jakoś dwa tygodnie temu chyba. Wtedy, co mnie tak komary pokryzły, co Wam tak wspominałam w ostatnim vlogu. Zabieram się za oglądanie i pamiętajcie, że 24 godziny po wrzuceniu tego właśnie filmu na kanał Studio Tymbark, czyli w piątek o 17, do soboty do 17 macie dodatkową, jakby scenę, znaczy dodatkowy odcinek, który jest tutaj w opisie przeważnie, z. Takimi, albo właśnie jest to taka scena dodatkowa, albo są to bluebersy wycięte sceny, czyli sceny, które nam się nie udały, które wiecie, gdzieś tam są śmieszne i tak dalej. Więc polecam Wam klikać szybko na te odcinki, żeby właśnie jeszcze zdążyć sobie obejrzeć te takie wycięte sceny, za kulis czasami coś jest. Także ja też lubię bardzo to oglądać, bo wiecie, ja tam byłam, nagrywaliśmy to, tak fajnie, ciekawie to, to się ogląda. Także kawa i oglądamy tutaj. Michała, akurat coś tam mówi. Mam wyłączony głos, dlatego o, teraz może coś słychać. Dobra, lecę oglądać i Was też zapraszam. Dzisiaj już mam kawę na pewno z ekspresu, którą wczoraj wsypywałam. No i powiem Wam, że jest dużo, dużo mocniejsza niż ta, którą miałam wcześniej, ale bardzo mi smakuje i naprawdę mogę Wam ją polecić. Smaczna jest, troszkę inna, mocniejsza, ma większy aromat, mocniejszy. Naprawdę jest ciekawy smak. Polecam serdecznie i w moim kubeczku nowym już sobie piję dzisiaj kawę. Tam leci jakiś YouTube. No, i zaczynamy dzień. Przełożyłam moją monsterę tutaj bliżej światła, bliżej okna, bo słuchajcie, już moja cierpliwość jest na granicy, jeśli chodzi o dziury. Nie ma żadnych dziur ta monstera. A wiem, że potrzebuje więcej światła, żeby się te dziury pojawiły, więc daję jej jeszcze jedną szansę. Słyszysz, Monstero? Jak teraz nie będziesz miała dziur, to będzie musiały poważnie porozmawiać, czy w ogóle ty tutaj y, zamieszkasz ze mną na dłużej. Serio, bo ona w ogóle nie wygląda jak Monstera. Wiem, że muszę być cierpliwa, ale kurczę, już trochę długo ją mam, więc liczę na to, że tutaj bliżej światła będzie miała troszkę lepiej, będzie miała sprzyjające warunki do puszczania dziur ale to pięknie wygląda jak jest zroszona, e, także zrosiłam ją i stwierdziłam, że Wam może troszkę zaaktualizuję moje rośliny, co prawda dużo się nie zmieniło, nawet kilka roślin ym, oddałam, bo ym, y, planuję pewne zmiany, ale to się dowiecie w swoim czasie, jeżeli ktoś mnie tam obserwuje na Instagramie to na pewno już wie o co chodzi, a może się przynajmniej domyślać dlaczego się pozbyłam kilku roślin. W każdym razie zaraz Wam pokażę takie moje małe zmiany w roślinach niektórych. Na przykład moje żywe kamienie. Powiem Wam, że po prostu nie zwracam na nie uwagi już, niech żyją swoim życiem. Co prawda i tak jestem w szoku, że jakoś dają radę. Myślałam, że po tygodniu mi zgniją i... Nie przetrwają, a nawet przetrwały. Dosyć e, tak w górę rosną, trochę na boki, ale głównie w górę. Tutaj ten po prawej hmm, chyba, chyba niestety zgnije w sensie. Ostatnio je podlałam, a tak to ich prawie w ogóle nie podlewam. Może tak raz w miesiącu troszkę naleję im wody, ale raczej, tak jak mówię, nie zwracam na nich uwagi. No ale ten tutaj na pewno, na pewno e, zgnije, bo widzę, że już jest miękki no a tak to no to sobie tak żyją czasami ich tam wzroszę, bo wiem, że lubią zraszanie, ale a, niech sobie żyją i jak widzicie nawet mają się dobrze jak na takie w miarę ekstremalne mm, nie ekstremalne egzotyczne chciałam powiedzieć e, rośliny wiecie, no to nie jest takie łatwe do uprawy na pewno a nawet dają radę Sanseveria tutaj e, nawet dość tak mi coś tam powypuszczała jakieś młode listki tutaj ma Tutaj, i chyba jeszcze w tym ostatnim, o tutaj, e, ale też nie zwracam na nią uwagi, jakoś, nie, nie wiem. Tak sobie jakoś ostatnio mam, a niech sobie żyją swoim życiem, nie? <grystanie> Tylko je tam podleję i, i, i zroszę to te, które przynajmniej potrzebują zraszania. Kroton, który wypuścił mi dwa nowe listki, tutaj zobaczcie, takie malutkie. Zobaczymy, czy w ogóle zmienią kolor. Jestem ciekawa, y, jak to jest i czym to jest spowodowane, że na przykład te liście tutaj są czerwone, ten tutaj jest żółty. No, na razie są młode, więc są zielone, ale zobaczymy. Może później się jakoś tak z czasem one dopiero y, zmieniają kolor. W każdym razie cieszę się, bo przynajmniej widzę, że jest mu ok u mnie. Przez długi czas nic nie puszczał nowego, ale przy, no, widocznie się musiał jakoś tak zaklimatyzować i. Teraz jest ok. Moja paperomia, którą ratowałam, czekajcie, wezmę ją bardziej do światła, żebyście widzieli. Ona tutaj u góry cały czas puszcza jakieś nowe listki, ale też puściła tutaj na dole małego. Chciałabym, żeby mm, ogólnie z ziemi wyszedł jakby drugi pęd. Zobaczymy. Na razie się ma w... dobrze, przynajmniej moim zdaniem. O, tutaj, ej, zobaczcie. Tutaj z boku, o, e, po lewej stronie. Jest jakby nowa gałązka się robi? Nie było jej. A, chyba nie zauważyłam jej wcześniej. Tak teraz dopiero patrzę. Tutaj te liście ma bardzo ładne, takie właśnie dwukolorowe. No, myślę, że ma się też całkiem w porządku. Była taka marna, jak ją przywiozłam. Skrzydłokwiat, który puszcza co chwilkę jakieś nowe listki. Tutaj jest nowy, tu widać, że dopiero się rozwinął. Także bardzo dużo. O, tutaj też idzie jakiś nowy. Cieszę się bardzo. Czekam na jakieś kwiaty. Co prawda na razie się chyba tutaj nie zapowiada, ale kurczę trochę jakieś tutaj suche rzeczy, widzę. Nie podoba mi się to. Ale generalnie yy, skrzydłokwiat. Yy... Chyba się czuję też dobrze, bo właśnie wypuszczę co chwilkę nowe. Tutaj niestety te brązowe końcówki nadal są, ale one są w tych starszych liściach, więc może teraz tych nowych już się nie będą pojawiać. Staram się zraszać. On też nie jest w takim e, pełnym słońcu, w takim dużym świetle. Tutaj e, przeniosłam go do takiego cienia trochę i tak sobie siedzi koło książek. Bardzo ładnie to wygląda. W ogóle te dwie półki. Nowe, które tutaj mam po lewej stronie, e, fajnie robią taki właśnie kącik książkowo-roślinny. I mam jeszcze tutaj kilka też świeczek, na przykład skringle. Podoba mi się ten kącik teraz. E, tutaj mam dracenę moją, która rośnie do góry, więc teraz będzie miała tutaj miejsce też do, do rośnięcia. I peperomia drobna, która jest tak delikatna, i te malutkie listki tutaj po prostu co chwilkę opadają. Ale chyba też ma się dobrze, zobaczymy e, czy będzie rosła tak w dół. Tutaj fajnie, jakby się tak opuściła na dół, bo ma miejsce, więc e, czekam i zobaczymy w którą stronę będzie rosła, ale raczej w dół niż w górę. Jeszcze raz Wam pokażę może ten kącik, który mi się tak podoba i też już pojawił się w ostatnim odcinku. Gdzie nagrywałam wam haul z letnimi wyprzedażami, do którego zapraszam was do tego filmu, bo już się pojawił na kanale w piątek, tak spontanicznie Wam wrzuciłam, więc zapraszam, a ja się będę z Wami żegnać, już tak z tej strony. Mam nadzieję, że Wam się vlog spodobał. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz, który tak bardzo motywuje i sprawia, że naprawdę mi jest cieplej na sercu. Także liczę na Was również i w tym e, odcinku pod tym filmem. Do zobaczenia, Buziaki. Pa! Give it all